teraz niedobrze? Odnośnie obrońców. Obrońca po pierwszym podaniu, gdzie startuje, to tu jest gaz. Tu jest gaz. Wychodzi za szesnastkę, zwalnia, zaczyna przyjmować pozycję obronną. Nie, że on stąd już leci broniąc. Po co? On musi zdobyć jak najszybciej teren. Czyli stąd rusza na gazie, tutaj zwalnia i przyjmuje pozycję obronną. Rozumiemy czy nie? Jak najszybciej. I to co mówiłem, nie tutaj, gdzie jest największe prawdopodobieństwo, że się obrońca pomyli i sfauluje. Tylko wysoko. Ewentualnie, że jak jeszcze mnie minie, ja mam możliwość go dogonienia. Panowie, zwrócić na to uwagę. Pracujemy. Tylko przypominam